Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Rozpoczynamy nową playlistę, ponieważ zaczynamy budować dom 70 metrów, projekt ADAŚ z naszej strony internetowej dom25000.pl. Jesteśmy, można powiedzieć, pod Warszawą i tutaj będziemy zaczynać dzisiaj pracę. Za chwilę powinna pojawić się koparka i będzie nam kopać podławy fundamentowe. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teoretycznie ma być teren suchy. Jedyny problem, jaki może być, to jest to, że centralnie na ścianie powychodziły pniaki drzew. Tak jak tutaj widzicie, to jest róg akurat domu, tu są ławice. No i tutaj jak lecimy, mamy pozostałości po drzewach. Dlatego zobaczymy, jak tutaj będzie to wyglądało. Na pewno musi wyrwać całość, czyli wyciągnąć tego pniaka z korzeniami. No i mam nadzieję, że ta jama będzie szła w miarę prosto, ewentualnie troszeczkę się rozejdzie na bok, ale nie będziemy robić szalunków tutaj, no bo nie jest pora na to. No i wydaje mi się, że też nie ma bardzo sensu. Jak chodzi o ławice, to są naniesione poziomy, tutaj gdzie ma być stan 0, więc nie będzie bardzo wysoko w stosunku do, można powiedzieć, tej drogi i tej drogi za mną. W każdym bądź razie, my na pewno zrobimy zgodnie ze strefą przemarzania, czyli tak jak zawsze, a później wyciągniemy z bloczków betonowych do odpowiedniej wysokości. Więc czekamy na koparkę, w międzyczasie będziemy sobie kręcić belki. Jak tylko przyjedzie i zacznie działać... O, znalazłem psikusa dla koparkowego do jego koła. Jak tylko zacznie sobie działać, no to my rzucamy belki, które już będą gotowe, przynajmniej powinny być gotowe. I będziemy wszystko składać do kupy, żeby to dzisiaj ładnie zalać. A za kilka dni przyjedziemy i będziemy murować już ściany fundamentowe. Więc tutaj ma być taka dosyć szybka budowa. Jak widzieliście na pozostałych materiałach, jesteśmy też w trakcie budowy jeszcze jednego Adasia, tylko tu już bardziej u nas. Tam zrobiliśmy stan zero. No i zgodnie z umową z inwestorem zostawiamy to na pół roku. Tak sobie zażyczył, żeby zrobić stan zero i zostawić. Po pół roku wrócimy i będziemy kontynuować pracę. A w międzyczasie pojedziemy na Tarnów, bo tam też zaczynamy Adasia, tylko troszkę z innym układem. Czyli nie 6 na 11,5, a bardziej szerszy bodajże. Nie widziałem jeszcze tego projektu, bo jest w biurze projektowym, bo jest to nasz projekt, wyraziliśmy zgodę na adaptację i na zmiany. Natomiast jeszcze nie widziałem. Z tego co mi wiadomo, jest belka przez środek, czyli podciąg. I dom ma być szerszy, czyli nie 6, a może być w granicach 8, skoro jest belka przez środek. Ale to zobaczycie, jak będziecie oglądać i subskrybować. Co to za muzykę włączyliście? W lesie nie ma zasięgu? Ta. Chociaż tyle. Jak ja sobie to przeliczyłem, że na połowę mi wystarczyło. Chujowo. Nie, policzyłem 8, a to jest po 2. Co? To nie jest, nie ma tragedii. Powiedz, że to by była dla ciebie dobra inwestycja. No, chcieliśmy być tak, żeby sobie dla... Eliksir odwagi. Chleb niedaleko. Też buczeje, może w końcu koparka dojeżdża. Dochodzi. No, co tam godzinę spóźnienia? Policzy sobie godziny dojazd. No.
On na swoje wyjdzie. Tak. On to jeszcze społa, już te godziny liczy. O, tak będzie. Jeżeli powiem, ugadywaliśmy się na tę godzinę, to na tę godzinę. Nieważne, się spóźniłem, ale liczymy od 7.30. Budzik zadzwonił, licznik zaczął bić. Ja sobie od wtedy liczę. No ciekawy jestem, co w tej ziemi będzie. No gdzie będzie? Pioch? Dobro ziemia. Siódmą klasa piochu. Trochę żwirku, troszkę piosku. Brakło mi na zamiast. Kurwa, coś tu się nie złapał. O, ale fajnie jest, wesoło. Coś buczy, rzeczywiście może być to koparka. W końcu. Co tak wcześnie? Się kręcę, ale korzeń. Daj go może tam. To jest. A nie to tu? Ale żeby ławicy nie uszkodził. No, żeby ławicy nie uszkodził, albo tu, jak to się. Na ten. Sucho, wody nie ma, ale korzeń. No. Szkoda, że operator nie wziął sobie skarpówki, bo by to skarpówką ładnie pościągał. A tak to musi przodem jechać i zbierać. No nic, poradzimy sobie jakoś. Najważniejsze jest to, żeby to ładnie i prosto pościągać ten humus. Bo jak zacznie gnić, to co z tego, że my nasypiemy piasek i zagęścimy? Jak pod spodem będzie humus, który kiedyś zgnije i będzie pusta przestrzeń, to trzeba zebrać. Wiadomo, że korzeni nie da się tam zebrać w metr w dół, no ale ile możemy, tyle zbierzemy. No bo tam jest ławica. Dobra. Tak teraz. Tutaj na zewnątrz troszkę, bo do siebie ciągniesz, wiesz? Tu końcówkę zawijasz do siebie. O tam gdzie jesteś. Dobra, daj ją na płask. I troszkę właśnie w lewo. Najwyżej sznurek zaraz weźmiemy. Bo tu mam właśnie wrażenie, że schodzi. Dobrze, w osi jest. To jeszcze głębokość? To jest za głęboko już, to tylko zbierz i tyle.
Czekaj, Szurek. Ciężkie manewry. Tam sobie poradził trochę ze skosa. Tutaj sobie poradził. Tą jedną sobie poradził. O. Tu wykopał tylko tyle, bo nie ma jak się obrócić. Bo tu by musiał się zadać, a nie ma gdzie. Więc niestety musieliśmy ogrodzenie rozpiąć i słupka wyciągnąć. Inwestor nie powinien się na nas bardzo gniewać, bo nam pozwolił. No i też jest świadom tego, że jest tutaj ciasno. Ale to akurat na dzisiaj to nie jest problem, bo kopanie ławy to nie jest problem. Zobaczymy, jak będzie z zasypaniem stanu zero, bo musi podjechać z tej strony, więc prawdopodobnie jeszcze jakąś część ogrodzenia będziemy musieli rozpiąć, żeby to się udało zasypać. Albo mini koparka. Tylko też musi jakoś piach tam do środka mieć rzucony. Dobry manewr. Aha, bo tu jest siatka. Czekaj! Żeby mnie widział. Dobra. Widział mnie. Człowiek się naoglądał tych internetów, zresztą mam uprawnienia na sprzęty, więc wiem, jak to jest. Ja mam widzieć operatora, on mnie. Wtedy każdy się czuje w miarę bezpiecznie, a nie jedzie się na oślep. Wykopane. Ale nie odbyło się bez strat. Kabel jest urwany. Tu akurat dziwnie ten kabel idzie. Tu jest skrzynka. Tu jest kabel. Przecież szło jakoś tak. I bardzo płytko, bo to gdzieś na tej wysokości. Czyli dosłownie ze 30, może 40 cm kopany. Ani folii, ani nic, żeby pokazać, że jest tu prąd. No więc szło tu i tam. Ale już dzwoniliśmy do inwestora, ma podjechać. Bo trzeba z tym sobie poradzić, bo jak będziemy lali beton gdzieś za godzinę, za półtorej, no to lepiej, żeby nie dostało to wody i lepiej, żebyśmy się tego nie dotknęli. Więc jest tak przyłożone, nie przysypuję, bo jeszcze któryś przez przypadek się oprze, lepiej niech będzie na widoku, żeby każdy zwracał uwagę na niego. Wybieramy to, co spadło, rzucamy zbrojenie. Przeliczyłem 17 metrów betonu tutaj wstępnie. Trzeba wziąć z 18, ewentualnie 19, bo z tego wszystkiego chyba najdroższy jest dojazd, pompa i sam beton. Dobra, wybieramy i działamy, bo trzeba jeszcze do domu wrócić 300 km. No. No, a zawiesił się? Loading mu się włączył. Widziałeś, jakie jest oko? Nie trzeba niwelatora. Poproszę, to użyć nogą. No czego, widziałem. Widziałem, bo buty mam duże. Tutaj jeszcze może. Konkretna stopa. Zahacz nogą? Nie, już nie. Ale co ty zobacz? Teraz sobie wyżej podniosę. Zawsze najbardziej to patrzeć tam przy ziemi, nie? Tak, tak. Tak, bo drut, no to wiesz jak wchodzi. To już wiadomo, nie?
centymetr miara. Gotowe. Wykopane, zbrojenie wrzucone, pokręcone, podniesione, żeby beton się ładnie oblał. Tutaj jeszcze trzeba troszkę przestawić, bo widzę, że jak przechodziłem wbijać sobie, no to żebym troszkę skręcił, ale to później sobie wskoczę. Był inwestor, mamy ogarnięte, jak chodzi o zasilanie. Trzeba zrobić tutaj takie coś po prostu, że będzie to ogarnięte, ale teraz już jest bezpiecznie, to najważniejsze. Bednarka, przejście na wodę. No i poznaczone poziomy, co widzieliście, czyli te rury, te druty, które są tutaj, tu i tu, zresztą te wszystkie, co przechodziłem, no to one są zaznaczeniem poziomu. Oho, telefon mi dzwoni, może już betoniecie. No i zaznaczenie poziomu, pod kąt lejemy beton i być może właśnie dzwonią z betoniarni. Dojechała gruszka. Ale zobaczcie, jak wygląda. Z jednej strony ma 10 cm albo 20 cm kierowca. Z kolejnej strony też ma 10-20 cm. A tutaj stoi dolewka, bo zamówiłem 18 metrów. Zgodnie z moimi obliczeniami powinno wystarczyć. No jest bardzo ciasno. Mamy zielone światło od inwestora, żeby ciąć ogrodzenie, jak będzie trzeba. No w sumie chcieliśmy zrobić to cięcie, żeby tutaj wjechali sobie przodem, no ale stwierdzili, że sobie tu poradzą. Więc no przy większej ilości nie ma problemu z betonem. Gorzej, jak jest mniejsza ilość, tak jak na wieniec idzie tam koło 2 metrów, to przy takich manewrach nie każdy chce przywieźć, a jak znowu przywozi, to wali cenę. Więc no wlać szczęśliwie, zawibrować, rozgrabić na boki do poziomu i jedziemy do siebie. Jutro zamówiłem beton u nas, czyli 300 km stąd zamówiłem beton na Chudziaka na godzinę chyba 13, więc musimy zaizolować kanalizację, zrobić na tamte ściany fundamentowe, co widzieliście. No i przede wszystkim musimy dojechać te 300 km, a to też daje nam nieźle po tyłku, bo jesteśmy od 3:30 na nogach, jeszcze mamy do domu 3,5 godziny. Bo jesteśmy pod Warszawą, a my jesteśmy świętokrzyskie. Dobra, jedzie dolewka. Muszę go pokierować, żeby sobie nic tu nie zrobił, no bo w sumie dużo nie ma manewrów. Ogrodzenie może zahaczyć, albo lampę wybić, albo coś jeszcze może uszkodzić. Widzę. Wszystko do góry i się jeżdża, ja nie mogę uniknąć. No tak.
Nie, dobra, dobra. To jest do druta. Tu jest drut i następny jest tu. Czekaj, on tu. Tu. Zalane, wygładzone. Teraz trzeba pozostawić do wyschnięcia. Przyjedziemy za jakiś tydzień czasu i będziemy murować ściany fundamentowe.